bardzo często dostaję od Was pytania dotyczące moich stylizacji. Pytacie o ubrania, które miałam na sobie w programach telewizyjnych, albo o sukienki, które widzieliście na zdjęciach. No i jest mi oczywiście bardzo miło otrzymywać od Was takie pytania, bo jak każda kobieta lubię się ładnie ubrać, ładnie wyglądać, lubię bawić się modą. No ale niestety w mojej karierze zdarzały mi się również spektakularne modowe wpadki. Było ich no kilkanaście, powiedzmy sobie. No i dziś muszę się z nimi zmierzyć. Moja redakcja znalazła kilka zdjęć z różnych etapów mojego życia. No i moim zadaniem dzisiaj będzie zobaczenie tych zdjęć najpewniej po raz pierwszy i skomentowanie ich. Znając moich pracowników, przeszukali internet dość wnikliwie i pewnie zdjęcia, które za moment zobaczę, będą najgorsze z najgorszych. No ale dobra, miejmy to już za sobą. Zaczynamy. Gdzie mój telefon? Jest. Mam telefon i na telefon dostaję zdjęcia. Nie, no to jest przegięcie, że to jest złe zdjęcie. Zła stylizacja. Absolutnie, no to jest naprawdę... Uważam, że to była bardzo dobra stylizacja, będę tego absolutnie broniła. To jest pierwszy bal TVN-u, na którym pojawiłam się z moim mężem. Nie wiem, czy już wtedy byliśmy mężem, że... nie, chyba nie byliśmy, sądzę po mojej tuszy. I w ogóle to była przepiękna suknia, szyta na miarę, w gołębim kolorze. Nie no, szyk, klasa, niedowierzanie. To miała być zła stylowa, chyba sobie jaja robicie. Kto powiedział, że będą same złe? To ty powiedziałaś. A, bo ja myślałam, że stylówki będą same złe, a to będą złe i dobre. A, kochani ludzie. Dobra, ta była super. Podtrzymuję. O, przeciwieństwo do tej. Co autor miał na myśli? Słuchajcie, ja nie wiem, znaczy... W ogóle takie dotykanie drzew to jest jakaś, nie? To jest jakaś rodzaj terapii, która definitywnie była mi wtedy potrzebna. Ale tam jest kapelusz, widzicie to? To jest kapelusz, nie? No ładne nogi miałam, to pokazywałam, co mam więcej powiedzieć. Słuchajcie... Tu się nie zgadza. No i tu super stylóweczka, figura odchudzona, bardzo proszę. O, nawet ładny makijaż, mój mąż, bardzo szykownie. Lubię połączenie granatu i błękitu. Dobra, wracając do mnie, no pamiętam tę kieckę. Super, super, wtedy były takie, bardzo modne były wtedy kiecki tej firmy i ja też taką miałam, o, jakaś torebka nawet tutaj taka, elegancka, buciki i to jest w ogóle taki sam model butów, jak miałam na swoim ślubie, tylko w innym kolorze. Ale tak, nie, no słuchajcie, była figura, było co podkreślać, dlatego mogłam taką bandażową kieckę wcisnąć na siebie, albo siebie wcisnąć w bandażową kieckę raczej, o tak. Wciskania się w kieckę! Człowieku, no to jest po prostu człowiek ryba, nie? I to w panterkę. Znaczy, ja biust zawsze miałam mały, a tu jakby się nie mieścił, także to było w ogóle super. Jezu, jak ja wyglądam! Jezus Maria. Znaczy, wiecie co, bo to była sukienka Roberto Cavalli, to trzeba powiedzieć po prostu na początku. I czasem jest tak, że po prostu jak od czasu do czasu możesz sobie kupić coś takiego super firmowego, to nawet jak źle w tym wyglądasz, to kupuję. Bo to jest sukienka Roberto Cavalli, no więc jakby... Albo jakiś tam inny, nie no, Cavalli mi się wydaje, że to był. Więc ja byłam, powiem Wam tak szczerze, byłam zachwycona tą suknią. Jakby byłam tak szczęśliwa, że jestem posiadaczką długiej sukni do ziemi od Roberto Cavalli, że jakby w ogóle nie miało znaczenia, jak ja w niej wyglądam. No, to i chyba tyle. Oh my, my, my. Znaczy, jest to oczywiście niekorzystna fotografia, natomiast stylówka była całkiem niezła, jakby skórzana długa spódnica jest spoko, uważam.
nowo połączona z taką dość koszulką, jakby bokserką, takim rodzajem koszulki mało zobowiązującym. Znaczy w ogóle ja tu widzę Angelinę Jolie, ja nie wiem o co chodzi, jak Angelina Jolie kiedyś też jakby miała taki styl. Ale ja w ogóle chciałam się wytłumaczyć, bo po pierwsze widzę tutaj ciemne włosy, czyli tak, byłam cierpiąca po rozpadzie związku, a po drugie w ogóle chciałam przyznać, że za tą stylizacją stał stylista, to w ogóle nie ja. Next. Nie było stylisty, a czuję potrzebę skorzystania z porady. Szkoda, że tak późno, nie? Zabiję kogoś. Znaczy, bo jakby trzeba wyjść od tego, że ja byłam tancerką. I my, tancerki, jakby mamy takie zamiłowanie do falban. I patrzcie, zresztą do dziś. I tutaj po prostu chodzi o to, że może połączenie tego, że były i falbany, i błyszcząca tkanina, i jakby nie najlepsza figura, niepasująca torebka, do tego kolczyk z jakby, jakby serca muszli i może ten jakby nie do końca wyrafinowany odcień blondu na głowie w formie warkocza, jakby może ten całokształt spowodował, że jakby połączenie tych wszystkich elementów jakby nie zadziałało? No. No tutaj to jest piękna rzecz. Jedyne, wiecie, do czego mi się tutaj przyczepiła, to był jakiś taki, kurczę, za jasny makijaż na twarzy. Ale za makijaż ja nie odpowiadam. Natomiast suknia jest super, w ogóle tą spódnicę użyłam jeszcze, bo to jest w ogóle dwuczęściowe. I teraz tak, historia jest taka, że te gipiurę na górę przywiozłam, słuchajcie, sobie z Los Angeles. A jeżeli chodzi o dół tej sukni, to ja potem jeszcze go wykorzystałam chyba dwukrotnie. Raz go łączyłam z białą koszulą chyba, to było takie piękne w stylu Karoliny Herrery. I jeszcze z czymś go łączyłam, z jakimś topem. Więc granatowa spódnica, w ogóle ona ma taki dosyć długi trend, jest czadem, czaderska. O Jezus Maria, każdy kto miał szal Louis Vuitton kiedyś w życiu pierwszy, tak właśnie szalał. Po prostu ubierał go do każdej stylizacji, jakby jak się go ma, to się go nosi, to się go pokazuje. Jakby nie należy się tylko wstydzić. No i tutaj, co tutaj już dużo powiedzieć, on tu jest. Rzesztyw. Co ja miałam z tymi upięciami na bok? Tam jakiś dramatyczny warkocz z grzywką, teraz jakaś kitka po boku z grzywką. Znaczy jakby kolor tych włosów sprzed lat, no... Yeah. No i te kilogramy. Słuchajcie, no zło, nie? Znaczy nie wiem, czym tu jestem. Jestem tu rodzajem... słoneczniko wielkiego ptaka. No, tutaj już się dobrze działo. No, to jest tak, czyli w ogóle komplet jest super. Jakby talia, brzuszek, tu się wszystko zgadza, ale zobaczcie, jakie dopasowanie, jaka dbałość o szczegóły, czyli po prostu paznokcie w takim samym kolorze jak buty. No to ramóweczka TVN-u, bardzo fajna była ta sukienka, bardzo ładna. Z tyłu była wiązana, taka mega dopasowana, tutaj ładnie zarysowana talia. Tu widzę, że nawet jakaś taka biżuteria, że takie pierścionki dwuczęściowe. To u mnie rzadkość, ale to w ogóle byłam taka trochę jak na siebie rockowa. Bo niby kwiatki takie ti, ale jednak jest tak, miniuweczka, kolczyki po prostu z krzyżami, jak widać, właśnie taka dzika biżuteria, no i te buty, które są w ogóle no takimi bodkami i wiązanymi i tutaj nie widać, ale z tyłu mają po prostu taką szpilkę złotą, no,
No, ostra laska. Jezus Maria. Nie, tutaj w ogóle zdjęć z czasu, kiedy mam ciemne włosy, nie komentuję. To był trudny okres, to widać. Okej, no tutaj kolejna stylówka. No to jest taka stylówka na luzie, jakby trzeba podkreślić, że to są międzyzdroje, tutaj prawda, parasolki, turyści, jakby nie, to takie, a, znaczy jest wygodny but, jest, są spodnie i jest przejrzysta bluzka, jakby, nie, no wiecie, było gorąco, jakby, nie, to się broni. Oh my god, co to był za bal? I ja, Jennifer Lopez w Polsce. Jaki kraj, taka Jennifer po prostu. Znaczy, ja jestem zakochana w tej stylówce. Tu jest wszystko. Tu jest po prostu błysk, tu jest seks, tu jest oko, tu jest fryzura, jakby. Pff. I w ogóle jest James Bond u boku. To w ogóle się wszystko zgadza. Czy on mnie trzyma za tyłek? Boże. Będę musiała z nim o tym porozmawiać. Słuchajcie, u mnie, tak samo jak w życiu każdej kobiety, ten okres poszukiwania swojego stylu trochę trwa. U mnie, jak widać, trwał dobrych kilka lat. Człowiek uczy się oczywiście najlepiej na błędach. Ja uczyłam się na swoich. No ale najważniejsze jest, że mam takie poczucie, że wyszłam na prostą i że już jakiś kierunek w modzie, z którym czuję się komfortowo, i w którym dobrze wyglądam, obrałam, więc będę się teraz jego trzymać i nic mnie z tej drogi na złą już chyba nie sprowadzi. Mam nadzieję. No i jestem super ciekawa Waszych komentarzy dotyczących moich stylówek. Jakby jak kreatywnie potraficie opisać moje błędy? Sprawdzam. Zostawiajcie komentarze. Już teraz możesz pobrać moją autorską aplikację Wedding Dream App. Znajdziesz w niej masę informacji oraz narzędzi, które pomogą Ci krok po kroku zorganizować Twój najważniejszy dzień w życiu. W apce jest harmonogram działań, planer stołów, kontakty do podwykonawców i wiele, wiele więcej. Wszystko, czego potrzebujesz. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień!